marcu 1988 roku rozmawiam z panem Bolesławem Topolewskim, lat 85, w Przeradzu Małym. Opowiada nam, jak w czasie okupacji przechowywała się u niego Żydówka kilkunastoletnia, która nazywała się Emila Kirschenbaumowna. Proszę bardzo, niech pan opowie, jak to było, jak ona tu przyszła, kto ją przyprowadził i co pan wie na ten temat. Ona po prostu, ja już sobie tak nie pamiętam, ona tylko coś już kierował tam do mnie. To była pora jesienna, padał deszcz, taka plucha była. I ona przyszła z płaczem, taka ziębięta, przyszła z płaczem. No i babcia ta moja, o której tu się wspomina, babcia, to była babcia mojej matki, matka. I miała takie serce dobre, litościwe. Patrz, zostań już tutaj, powiada, jak ten dzieciak, bo ona była jeszcze młoda. Miała może 16-17 lat. No i została u nas. Została, chociaż pod strachem ja zawsze byłem. W końcu, w 1944 roku, 1 września, mnie gestapo aresztowało z Ciechanowa. Pod zarzutem, że jako u mnie miała przebywać banda, że ja należę do bandy. Owszem, ja należałem do organizacji POZ. Polska Organizacja Zbrojna. Niedługo to było, jak ja tam do niej wstąpiłem. No i przyjechała żandarmeria. W liczbie ich było coś jakieś 13. Określili mu, bo ja za wioską mieszkam, na wybudowaniu. A raczej mieszkałem. Określili w koło i pukają. Tak się już zaczęło rozwilniać. Walą drzwi do okien. Kto jest, się pytam, policja, otwierać. No stałem, zaraz mi dipki na ręce włożyli, jak ją otworzył. Kto u was jest u was banda? Mówię, nie ma żadnej bandy. Bo zobaczymy, powiem, gdybyś kłamał, to spalimy całe zabudowanie, a całą rodzinę wybijemy. Tak się zabezpieczali potem. A ja mówię, nie ma. A w budynkach? W budynkach, mówię, za budynki ja nie ręczę. Mógł w nocy ktoś wejść. Ja budynków nie pilnuję. Ale tak to tu u mnie żadnej bandy nie ma. No, szukali tu, tam, sprawdzili moje buty, czy one niezroszone były w nocy, tam gdzie nie chodziłem. Właściwie do takiej bandy tego, no nie. No i w końcu zabrali mnie. Włożyli dipki, zabrali tutaj Przerazu. Tu naprzeciwko, o, tutaj ten dom, co tam jest. Szczechowicze. Tutaj właściwie mieszkali. To był ten Szczechowicz, to mój szwagier był. Tu przyszli jeszcze zjedli śniadanie. Ta Szczechowiczowa, szwagierka tam im zrobiła to śniadanie. No i później zabrali mnie do Chromakowa. W Chromakowie tam był majątek, którym później szef niemiecki tam mój gospodarował. No i stamtąd zabrali mnie do Lubowidza. Przesiedziałem przez noc w areszcie, a na rozwizdaku żandar mi taki był jeden żandar Ritzner się nazywał, a drugi Szmalc. Wolantem takim tam jakiś Ziółkowski z Lubowidza, on ich powoził. My odstawili do Mławy na stację kolejową. No i później z tym jeden się wrócił z tych żandarów, a ten Szmalc mnie odniósł do Ciechanowa na gestapo. I w tym czasie jechało bardzo dużo, bo to już front był na Narwie, na Pultucku. A jak oni u pana robili, byli z pana zabrać, to ta Żydóweczka gdzie wtedy była? Była u mnie i do tej mojej babci, o której mówię, pod pierzynę się schowała. Babcia miała swój pokoik i tam sypiała. Także jej nie było widać. Oni tam popatrzyli, babcia, babka, ta jego, nie, tam nie zaglądali pod pierzynę. A u jej tak zęby latały, że sobie w usta włożyła rękę, bo ja szczękami, tak się bała.
No i tam popatrzyli tu, tam mnie zabrali, jeździli do właśnie do Mławy, z Mławy do Ciechanowa, jechaliśmy. Ten szmalc jechał, ja byłem naturalnie w dybkach na ręcach, a jechało bardzo dużo wojska niemieckiego, bo front już na Nardzi był. No i ja już tak osłabłem, że nie mogłem wstać, bo nie później pociąg ustał, jak jest Wiszyny tam za Mławą, w stronę Ciechanowa. I wychodzili z pociągu, tam odpoczywali te wojskowi, a później ruszył dalej. Ja mówię do tego szmalca, mówię, panie szmalc, on po polsku rozmawiał, bo miał mówić. Panie szmalc, nie już moje siły opuszczają, ja stać nie mogę. A porozmawiał po niemiecku, tam siedziały i Niemki takie młode, i żołnierze niemieccy. I jeden z tych żołnierzy się podniósł, bo on widać tym szmalcom mówił. Powiedział, że wolny plac jest, wolny plac, że ja mogę usiąść. No i podziękowałem mi, dziękuję. On tak sobie powtarzał, te Niemki. Powiada, dziękuję, dziękuję, danke schön, to po niemiecku, a spasiba po rosyjsku, tak sobie powtarzał. Tylko rozumiałem, tyle jak oni rozumiali, że mówi ich banda, to oni mówił. Bo się widocznie pytali, kto ja jestem, za co on, jestem w dybkach, mnie tam... Długo pan siedział? Na gestapo, tak. 2 miesiące, wrzesień i październik, bez paru dni co. I po tym co? Proszę? A po tym co? A po tym co było tam? Oni na razie na śledztwo mnie nie brali. Tylko robili wywiad tu o mnie, naturalnie, się nie należy tam, do czego, jak ja tam. A żandarmeria, to był komendant taki, Lubowicu, Pompecki się nazywał. On widocznie, bo widziałem, że patrzyli w takie karty napisane, bo w języku nie... Lubowicu, Pompecki się nazywał. On widocznie, bo widziałem, że patrzyli w takie karty napisane, bo w języku niemieckim na gestapo i tam patrzyli z tego i później mnie pytali, czy służyłem w wojsku, gdzie służyłem, no mówię, służyłem w Płocku. Kiedyś oddział macierzysty to był Płock, kawalerii w 4. pułku strzelców konnych. Tak jak miałem szarży, to ja mówiłem, tym, że miałem kaprala właściwie ze szkoły, właściwie. No i tam pytali się tego na gestapo. No i mnie odprowadzili do więzienia. A wszło tego wojska niemieckiego, takie działa olbrzymie, czołgi tego. A on jak mnie prowadził w dzikach jeszcze na takim łańcuszku. Ja nie wiem, ale powiada, wy Polaki, w języku polskim, jeszcze mieli takie uzbrojenie, takie działacze. A moje Polska nie miała. No i wy, poda głupcie Polaki, chcieliście bojować z Niemcami? A ty już działa na Pułtusku, na Narwie. Ja sobie pomyślałem, wy takieście uzbrojeni, ale tu długo już nie będziecie. Takim sobie myślę. Zaprowadzili mnie na do więzienia, siedziałem tam w końcu, tak jakieś po 5 tygodniach czasu, na korytarzu rano po kawie, była Topolewski, na korytarzu Topolewski, jestem, nie wiedziałem, w której celi ja się tam znajduję. Otworzył tam ten wachman, panie cele, no jak tam wszedł, to był taki celowy, że pochodził z tego Ciechanowa, Achtung, tam, czyli baczność, stali tam wszyscy policji, Anton Stanczyś, mam, to 22 mężczyzn. No i powiedział tak, ale żeby wszystko zabierać, co mam, powiedział, dzisiaj będziesz powieszony. Bo trudno. Zamknęli, pójdziemy na wartownię, jej ich
Tam mieli naturalnie listę spisaną tych więźniów. Tam szukał, znalazł mnie. Tak, powiedział, widzisz, nie chciałeś się przyznać, nie powiedziałeś prawdy, a my wszystko wiemy, powiada nam, powiada, twoja żona, co została, powiedziała wszystko, że należy do bandy, tak ja mówię, to jest kłamstwo, to jest nieprawda. Żona nie mogła tego mówić, bo ja do żadnej bandy nie należę. No i operacyjnie takie byli jak ty, powiedział, wszystko powiedzieli, ty powiesz. Uderzył mnie parę razy w twarz, czyli chodzę polnić. No i później znowu zaczął, jeden siedział przy stole, pisał na maszynie, który widocznie nie rozumiał mowy polskiej. A ten mnie się pytał, a tamten na maszynie pisał. No powiem tak, inni ci później tak do mnie, inni ci nie udowodnili. Zostaniesz zwolniony, pójdziesz do domu. Ale jak masz postępować, to mi tak, no, gdybyś wiedział gdzieś o jakiejś bandzie, to masz powiedzieć, donieść policji najbliższej. Gdyby ktoś prowadził jakieś rozmowy, co by szkodziły państwu niemieckiemu, masz donieść. Ja mówię swoje myśli, tylko mnie zwolnić. No i później już mnie rozkuł, daje mi zapalić papierosa, mówię dziękuję. Co, nie chcesz od Niemca papierosa? Nie, mówię. Ja nie palący jestem, dajcie mi chleba, bo głodny jestem. A on powie tak, dałbym ci, żebym miał to, ale nie mam. Ale jak cię zwolni, to ci twoje Polaki dadzą, powie tyle, co się nażresz, tak mi powiedział. No i zwolnili mnie. Zwolnili i tam tego wojska Ciechanowie pełno. Tych Niemców z okna pocierali, patrzyli. Ja sam mówię, to jest siła nie do zwyciężenia. Tyle czołgów, takich kolosów, olbrzymich, tyle dział, tyle tego wojska. I Ida, jeszcze mi się chciało, bo dostawaliśmy pajtkę chleba 12 jako czarnego chleba. To było na cały dzień pajtka. No i odjad była tam zupa jakaś. Ale Ida, jest taki domek, kryty papu, od ulicy jest taki parganik, że sztachet. Mówię, tu chyba Niemców nie mieszkają. Weszłem tam w te podwórko, dość zapukałem i kobieta, a tam patrzy na mnie, ale powiedz, bo ja był zarośnięty, 2 miesiące niegolony. Pana, pan chyba z gestapo zwolniony. Mówię, tak. Proszę pani, niech pani może ma, pani, bo miałem parę marek, to mi oddali później. Właściwie pani może mi sprzeda chleba, bo jestem bardzo głodny. A owszem, proszę bardzo. Zaraz, niech pan siada, zrobiła kawy ta kobieta. Dała mi tego chleba, kaszanki tam jeszcze miała, coś. Ale powiem tak, do mnie. Wie pan, tu u mnie jest bielizna dla dwóch więźniów, którzy siedzą na gestapo. A ja dla kogo? Pani ma adres? Powiedział pani chyba powiedziałem, tak. Jeden to Polewski Bolesław. Widzi pan, jaki był traf, że ja trafiłem, gdzie tam żona przysłała mi bieliznę. To była. I drugi Olszak był, dla niego bielizna, dla Lubowidza drugi. Ten Olszak, Zbigniew, chłopak kształcony, bardzo inteligentny, dobry chłopak, ale on już nie żył. Jego wzięli na śledztwo, to go bili tak, takimi pałami dębowymi, że ustami mu szwedkał tam właściwie. Później jak go przyprowadzili z gestapo do więzienia, ale to jeszcze pod ręce go wzięli, bo on był nie, za słaby już, zbity tak. Ale ten Plewko, to był komendant gestapo, to Ukrainiec. Oni byli strasznie, to Ukraińcy, wrogie dla Polaków. Ale poda tak do tego Olszaka. Olszak, jutro dostaniesz poda maślanki, bo on pracował tam w leczarni za okupacji, znał język niemiecki,
On pochodził z Bydgoszczy. A i polski. A on powiedział, dziękuję taką używanym głosem. Dziękuję, pada. Wystarczy mi tego, coście mi dali. I w nocy umarł. Tak. Ten Olszak. A mnie zwolnili, no i powróciłem. Jak pan wrócił, to nie bał się pan dalej tej Żydówki przechowywać? Ona nie poszła, ona płakała. Ja już mówiłem, żeby poszła, bo to zagrażało mojemu życiu. Ale płakała, no i litość, ta jeszcze babcia moja, tak właściwie, powiedziała, jak się wygnać z tego. I była do czasu, jak już tu front przeszedł i później na Pietrze Głęboka, tam rosyjskie czołgi, artyleria ich, a kilku tych pięciu, tych to byli Ukraińcy, oni mieli placówkę taką na Głęboce. Ale ich odcięli, oni już nie poszli, nie wycofali się, tylko w tył tutaj szli. Szli tam ode mnie, jakieś było, czy ja wiem, 50 metrów. Tu w stronę właściwie Przeradza, a później Poniatowa. Tak szli, ona wyleciała, bo oni myślała, że to te rosyjskie wojsko, a to byli Niemcy. Ale tam do nich, oni po niemiecku tego i wróciła jakoś jej. Nic tam nie mówi o tym wojsku już. A ich Poniatowie tam ruskie złapili, rozstrzelali ich tam. No a po tym jak pana zwolnili, to tu jeszcze do pana przychodzili żandarmi, czy...? Przyszli raz we trzech, przebrali pod cywilnym. Mieli manaszki i z tych manaszek to było widać siano. Co tam siano, bo oni tam, co oni tam mieli. Później przyszła żandarmeria, taka polowa, co go operowała w okolicy. Przyszli, no i, bo ja meldowałem, a to byli przebrani Niemcy. Powiedział, że oni są z lasu, że tego, żeby dać im z niej jeść, to dałem im. Ale zameldowałem zaraz do żandarmerii, bo gdybym był nie meldował, to by byli mnie zabrali i tak. No jak tacy przychodzili do pana nieznajomi, to ta Żydóweczka gdzie się chowała? Ona, no ona poszła w podwórko tam, do kur, do... Tak, na taką dziewczynę tam nie zwracali uwagi. No, no bo podobna przecież do Żydówki. Podobna cośkolwiek, była podobna. Ona była szczupła, nie za duża, blondynka, Emila Kirschenbaumna. Blondynka ona była? Tak, blondynka, blondynka. Ona miała w ten czas, jak tu przyszła z tego Przeradza, to mogła mieć ile 15 lat. No a proszę pana, pan o tym, o, jak ona była w Lutocinie, to pan nie wiedział, kogo ona była? Słyszałem tylko, że miała być u tego Borka. Ale jak tam długo była i co tyle? Ten... Chyba długo nie była, bo ona prawie u mnie to całą wojnę była. A ten Borek na imię to jak miał? On już nie żyje, ten Borek. Bo tam Borków dużo. Tak, Borków dużo, zaraz. Jak on miał na imię? Józef. Józef? Józef. Borek. On nie żyje, jego żona nie żyje. No a jak ona u pana była, to opowiadała, jak ona w Lutocinie się ukrywała? Ona tam prawie tylko przechodnie była. Oni skierowali ją tutaj do kierunku, do Przeradza, bo tu Przeradzą była tego Borka siostra za Sikutem. Oni tu skierowali. Bo w Bieżuniu bali się trzymać do tego, bo tam często przyjeżdżali żandarmy, tego, także tam było niebezpiecznie. No o tym, jakie było w Sadłowie, to nie opowiadała panu? Nie. Nie. Nie opowiada. I pierwsze słyszę, że ona była w Sadłowie. No, a potem... później po okupacji ona poszła do Bieża, bo tam mieli oni dom taki piętrowy, no później było gimnazjum zdaje się, na razie w tym domu jej. Tu oni mieli sklep z okciowizną. Drewniany ten dom był. Może w początkach nie mieli, tylko że tak. No i później się wyprowadziła z tamtego domu jej, nie oddali do Sierpca, na ulicy Płockiej, tam razu jednego byłem.
byłem tam i z nią się rozmawiałem. Dałam jeszcze w prezencie taki ładny krawat. Fajnie to nosiłem go dłuższy czas. Zostali aresztowani. To znaczy za to, żeście należeli do Armii Krajowej, tak? Do Armii Krajowej. I gdzie się siedzieliście? W sierpcu? W sierpcu siedzieliście? Nie, w Mławie. Mławie. Mławie na UB. Tak. A później, proszę pana, jak trzymali nas tam śledztwo, wsadzili takiego koncydenta do nas, co my rozmawiamy, nie był on aresztowany z lasu, tego, ale spał, ale wszystko słyszał, żeby coś tam wyczuć. No i później jak co, mieli nas tam zwalniać, czyli trzymali jeszcze, ale było już blisko zwolnieniu. Żona moja nieboska, bo mam tutaj drugą żonę, pojechała do Sierpca, do tej Żydówki, bo śledczy tam mój był Żyd. Ukert, że się Ukert się nazywał. W Mławie znaczy. W Mławie, tak, na UB. No i później ta Żydówka tam poszła, no, przyjechała do Mławy i poszła do tego Żyda tam i powiem po żydowsku rozmawiała, że ona się przechowywała u mnie, nie najpierwszego zwolnili. Prawie jeszcze zwolnieni na skutek interwencji tej panienki. Później pozwalniali wszystkich, a Tabęckiego zatrzymali jeszcze, bo to był już obywatel, tak miał sześć dwóch ziemi, był wysiedlony. Więc już to wróg polski. Skąd ten, Tabęcki był? Z Nicka. To jest tutaj poddział domu, tu Nicka. Z Nicka czy z Łutowa? Z Nicka. Miał żonę sprzedać Dęborczatkę. Tak. Proszę pana, ja się pytałem, czy pisała do pana? Dosłuży jakieś listy do pana? Pisała, ale mnie później jak aresztowali. Mnie później jeszcze tutaj zwolnili z Mławy, a później aresztowali mnie obronią. I siedziałem 2 lata, dostałem wyrok w Warszawie, później byłem w obozie na ulicy Anielewicza, obóz pracy numer 3. Przez 2 lata. Żona w tym czasie umarła, a ja no i tutaj zostali tylko 2 chłopaków moich. No tą broń pana znaleźli? Proszę pana, to było tak. Czy podłożyli panu? Nie, nie. To była dubeltówka. Ja z zawodu lubiłem się truć. Nie z zawodu, ale moje było hobby, myślistwo. Lubiłem polować. I tu dubeltówkę ja schował. Ona przestała kupać i była schowana. Miałem później służącego takiego z pieczyka. I on jakoś ją wynalazł. Wynalazł i wziął tę dubeltówkę i poszedł na łąki tam strzelać do kaczek. Jego oskarżyli, że on poluje, a on, później jego aresztowali, milicja Żywowidza, to on wiedział, że to nie jego, tylko moja. I przyjechali po mnie i mnie zabrali. No i tu dubeltówkę oddałem. Była schowana, ale oddałem dlatego, żeby byli mi zdrowie odebrali. No tak, czyli żaden list do pana nie... Czy doszli te listy? Od niej. Były w początku, przysłała paczkę nawet, cytryny przysłała tu paczce, tam pomarańcze takie dla dzieci tam przysłała. A później, kiedy ja mnie nie było, to te chłopaki gdzieś tam zatracili to, te adresy. Ona wyjechała do Tel Awiwu, tam właściwie. Stamtąd przysłała i przysłała paczkę. Także tego adresu pan się nie został? Pan. Nie zastałem. Tak, jak pan to... wrócił z więzienia, to już tych listów pan nie zastał. Nie. Już synowie to zniszczyli. Więcej to nic nie mogę więcej powiedzieć, bo nie wiem. Tak. Fotografii nie przyzywała swojej stamtąd? No i nie, też nie wiem. Też. To grzeczna dziewczyna była? Owszem. Tylko ona była podchlebna. Jak tam żona miała coś robić, niech pani nie robi. Chociaż ona, to było jej trudno, ja widziałem, to była szczupła, delikatna, taka dziewczynka, szczupła, nie za duża. To ona zrobi, ja zrobię, niech pani usiądzie. Taka była dobra, grzeczna. Tak.
A synu pan miał dwóch? Tak. Jeden tu mieszkał na Nowym Przorazu, a jeden tam, gdzie ja mieszkałem. Gdzie mieszkałem, ale... To w tym czasie, jak ona tu była, to ile oni mieli lat, synowie? Jak mnie aresztowali, ten najstarszy, to miał 15 lat, a ten młodszy miał tam 11. A, znaczy młodsi byli. Tak. A córki też pan miał? Nie. Znaczy mieszkał pan z żoną, tak. Z dwoma synami, żona jak na imię miała? Helena. Helena, synowie jak na imię mają? Witold, jeden, drugie Erwin. No i babcia mieszkała, znaczy pan? Hoffman, babcia nazywała się Antonina Hoffman. Bo ojciec, czyli mąż tej babci, Hoffman to pochodził prawdopodobnie z rodziny niemieckiej. Tam z Rypińskiego powiatu. Ale to była matka pana żony, tak? Nie, to matka mojej matki. O, matka pana, pana rodzona babka to była. Tak, rodzona babka. Co jeszcze masz do pytania? Tu się podobno jeszcze ukrywała jakaś Żydówka. Starsza od tej. Tutaj? Nie, panie, ja mogę tylko tyle powiedzieć, że była jakaś, ale tu przerazu nie była. Tylko była na Szońcu, to sąsiaduje z przerazem, tam na Rumunkach jakichś była. Takiej, taka to była dobrze, tuszy takiej dosyć. Po to była sztupa taka delikatna. Słyszałem, że była. Na Szońcu? Na Szońcu. A u kogo pan wie? No nie wiem, czy u Karskich, czy tam Karscy może by wiedzieli.